Drodzy wierni, stoimy w obliczu rewolucji, w obliczu kolejnej wielkiej fali rewolucji, która kieruje się przeciwko wszystkiemu, co boskie, przeciwko wszystkiemu, co piękne i prawdziwe. Nasza cywilizacja, cywilizacja łacińska, wyrosła z wiary katolickiej, wyrosła z greckiej filozofii i wyrosła z rzymskiego prawa. Te trzy elementy utworzyły ten konglomerat, tą naszą cywilizację, która stworzyła Europę, a która dzisiaj już praktycznie leży w ruinie. Cała ta nasza cywilizacja, wszystkie te trzy jej podstawy, wiara katolicka, grecka filozofia i rzymskie prawo, wszystkie te trzy fundamenty są obiektywne. I dlatego ta cywilizacja wyglądała tak, jak wyglądała. Wszystkie trzy elementy kierowały się na obiektywizm, to znaczy kierowały się na rzeczywistość. Obiektywizm polega na tym, że człowiek szuka tego, co naprawdę jest, tego, co obiektywnie ma miejsce. Subiektywizm z kolei zawsze kieruje swoje spojrzenie na siebie samego i dopiero później przez pryzmat samego siebie stara się dostrzec, co mi to może dać, jak to się ma do mnie. Zawsze spojrzenie subiektywne w jakiejkolwiek dziedzinie będzie się na to kierowało, czy to w filozofii, czy w religii, czy nawet w prawie. Natomiast nasza cywilizacja właśnie tym się wyróżniła, że ukochała sobie to, co obiektywne. I dzięki temu faktycznie nasi przodkowie zdołali poznać prawdę na tak wielu poziomach. To dzięki nim mamy tą całą współczesną, wysoko rozwiniętą cywilizację, technikę również. Dzięki temu, że ludzie naszej cywilizacji ukochali prawdę, jej szukali za wszelką cenę. To miłość, ta miłość do prawdy wydała zarówno świętych męczenników, wielkich filozofów, jak i prawdziwych naukowców. Miłość do prawdy, miłość do tego, co obiektywne. Natomiast rewolucja z natury swojej jest echem tego pierwszego zaprzeczenia, pierwszego buntu, echem słów nie będę służył. Za każdym razem wobec czego innego powtarzane są te słowa nie będę służył. Rewolucja protestancka wykrzyczała te słowa wobec Kościoła. Nie będę służył nikomu, jak tylko Bogu. Nie będę służył Kościołowi. Tak wołała rewolucja protestancka. Rewolucja francuska idzie krok dalej. Nie będę służył Chrystusowi. Już tylko Stwórca pozostanie jako jeszcze uznany autorytet. Rewolucja bolszewicka w kolejnym wielkim kroku wykrzyczy już: nie będę służył Bogu. Nie ma już żadnego bytu absolutnego. I teraz nasza kolejna fala rewolucji, która w nas teraz uderza, to jest bunt przeciwko jakiemukolwiek Bożemu prawu. Niejako kolejnym krokiem jest odrzucenie wszystkiego, co jeszcze o Bogu mogłoby przypominać, wszelkiemu obiektywnemu prawu. Człowiek współczesny chce się już uwolnić zupełnie, nie tylko zrzucić z siebie te kajdany, ograniczenia, które nakładał Stwórca samą swoją obecnością, ale zrzucić wszelkie prawa, które są nałożone na nas po prostu przez naszą naturę, więc również przez Stwórcę, ale które są po prostu zapisane w nas. A więc ten rewolucjonista czasów współczesnych będzie krzyczał, że nie będę służył nawet mojej własnej naturze, że to ja sam będę decydował, ludzka wola będzie decydowała o płci. Tylko wola człowieka może zdecydować, czy jest kobietą, czy mężczyzną, zgodnie z tą obecną falą rewolucji. To sam rewolucjonista chce decydować, czy ma prawo kogoś uśmiercić, czy nie. Nie ze względu na jakieś obiektywne prawo, tylko po prostu dlatego, że tak chce. Tylko i wyłącznie jego wola, bowiem rewolucjonista
nie będzie się nikomu poddawał, on nie będzie służył. Żadne prawo nie może go ograniczać. I o ile jeszcze na początku, w tych pierwszych krokach, gdy ta nasza fala rewolucji była jeszcze młoda, wtedy jeszcze krzyczała, że faktycznie wolność drugiego człowieka może ograniczyć moją wolność. O tyle dzisiaj tak naprawdę ten argument również już się wypalił. Bowiem jeśli ta rewolucja głosi, że człowiek może zabić drugiego człowieka, jeśli tylko ten jest wystarczająco słaby, żeby się nie mógł obronić, to tak naprawdę nic już jej nie ogranicza. I gdy dzisiaj ta rewolucja głosi, że kto chce, to ma prawo zabić bezbronne dziecko, to jutro będzie, albo już dzisiaj po południu, będzie głosiła, że kto chce, to ma prawo zabić tego, kto jest przeciwko rewolucji. To jest odwieczne hasło rewolucji, które prędzej czy później musi wypłynąć, musi się pojawić, bowiem po prostu jest ono dla niej wewnętrznie konieczne. Dzisiaj, gdy stoimy wobec tej ostatniej fali rewolucji, dlatego że trudno już znaleźć, przed czym jeszcze można się zbuntować, wobec czego jeszcze można się zbuntować, jeśli odrzuci się już te Boże prawa zapisane w naszej naturze. Gdy stoimy wobec tej wielkiej fali, przede wszystkim powinniśmy całym sercem na nowo pokochać tą naszą cywilizację. I jeśli teraz ma się tak zdarzyć, jeśli opatrzność Boża dopuści, że faktycznie nasza cywilizacja po raz kolejny niejako dozna tego wielkiego przewrotu, jeśli faktycznie ma się tak zdarzyć, że nasza cywilizacja ma upaść, to niech to się nie stanie na naszej warcie. Jeśli tak ma się faktycznie stać, że ta rewolucja ma dojść do skutku, to my zadbajmy o to, żeby to nie było teraz. To my zadbajmy o to, żeby to nie było na naszej warcie. Skoro my zostaliśmy postawieni w tym czasie, to znaczy, że Pan Bóg chce od nas, abyśmy my właśnie konkretnie tej fali rewolucji stawili czoła. Tak dobrze, jak potrafimy. I jeśli będzie potrzeba, to być może nawet przelewając swoją własną krew. Któż wie, czy nie dlatego te rewolucje, które były do tej pory, nie odniosły tego ostatecznego sukcesu. Każda z nich była wielkim ciosem dla cywilizacji łacińskiej. Dlatego dzisiaj możemy mówić o gruzach już tej cywilizacji. Jednak oczywiście ostatecznie nie udało się zburzyć ani rewolucji protestanckiej, nie udało się zburzyć Kościoła, ani rewolucji francuskiej, nie udało się oderwać tych dusz ostatecznie od Chrystusa, ani rewolucji bolszewickiej nie udało się przecież wprowadzić powszechnego ateizmu. Być może dlatego nie udało się, że byli wtedy ludzie, którzy stawili tej rewolucji czoła tak, jak potrafili. Być może między innymi przez krew męczenników, która wtedy popłynęła. Że znaleźli się ludzie, którzy byli jeszcze gotowi nie schować się, bojąc się tego, co się może wydarzyć, tylko tych, którzy byli gotowi wyjść rewolucji naprzeciw. I nawet jeśli miało to oznaczać śmierć, czy to z bronią w ręku, czy śmierć męczeńską, to po prostu ich krew być może sprawiła, że ta rewolucja ostatecznie tego całkowitego sukcesu nie odniosła. I my walczmy tak, jak potrafimy. Jeśli będzie trzeba, bądźmy gotowi do tego, żeby przelać tą naszą krew. Ale jeśli nawet taka konieczność nie zajdzie, to tymczasem przede wszystkim zadbajmy o to, aby codziennie, aby teraz, w tej konkretnej sytuacji, robić to, co potrafimy po to, aby budować naszą cywilizację. I jak to robić? Oczywiście każdy w swojej konkretnej sytuacji życiowej będzie musiał znaleźć mnóstwo rozwiązań, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby walczyć o ten fundament naszej cywilizacji, o wiarę. Jeśli nie będziemy przepełnieni Chrystusem w tym wszystkim, jeśli nie będziemy
zjednoczeni z Nim, to cała nasza walka będzie tylko krzyk, to będzie tylko szum. To może wyglądać dobrze wtedy, ale to będzie puste w środku. I zasadniczo sama rewolucja zwykle o tym dobrze wie, że nie ci, którzy wiele wykrzyczą, będą niebezpieczni, ale ci, którzy faktycznie mają siłę, a siłę znajdą w sobie ci, którzy faktycznie z Chrystusem są zjednoczeni. I tego teraz szukajmy, o to teraz zadbajmy. Przede wszystkim, jeśli chcemy prawdziwej kontrrewolucji, to potrzebujemy zdrowego Kościoła. Potrzebujemy Kościoła, który faktycznie tą kontrrewolucję poprowadzi. I być może największą tragedią tych czasów obecnych jest to, że Kościół zdemoralizowany, Kościół, który porzucił praktycznie swoją wiarę, hierarchia Kościoła, która praktycznie nie zajmuje się głoszeniem wiary, słaba, zdegenerowana, nie jest w stanie stawić czoła tej rewolucji. Sama nawet nie wie do końca, czy chce stawić czoła tej rewolucji. Być może to jest największy problem. I my teraz, podnosząc wysoko ten sztandar prawdziwej wiary, podnosząc sztandar mszy trydenckiej, która jest wyrazem prawdziwej wiary, która jest wyrazem tej wiary, która walczy o zbawienie dusz, która walczy o naszą cywilizację. Podnosząc wysoko ten sztandar, jednocześnie cały czas pamiętając o tym, żeby przede wszystkim mieć Chrystusa w sercu, faktycznie walczymy. Walczymy na tym najważniejszym froncie. Bo jeśli tu dojdzie do zmiany, jeśli Kościół się oczyści, jeśli Kościół się odmieni, jeśli msza święta wróci na swoje miejsce, na sobie właściwe miejsce, to wtedy oczywiście Kościół ma szansę być tą siłą, która stanie przeciwko tej rewolucji. Ale do tego potrzeba zaangażowania każdego z nas, tego głębokiego przesiąknięcia się Chrystusem, tego oczywiście stanu łaski uświęcającej, obecności z Panem Jezusem, tego trwania w zjednoczeniu z Nim i później roztropnego działania, każdy na swoim polu. Ale żeby to działanie mogło przynieść jakikolwiek efekt, przede wszystkim potrzebujemy być z Chrystusem. I o to teraz dbajmy. Za parę chwil, gdy Pan Jezus złoży ponownie swoją ofiarę na ołtarzu, prośmy Go, abyśmy potrafili być z Nim cały czas, pośród wszystkich tych burz. Cokolwiek ma się nie wydarzyć, jakiekolwiek trudności mają na nas nie spaść, jakakolwiek walka ma nie stać się naszym udziałem. Prośmy Go, aby On cały czas był z nami, aby dawał nam siłę, tak żebyśmy mogli godnie stawić czoła tej rewolucji, tak żeby przyszłe pokolenia katolików mogły patrzeć na nas, wspominać nas z dumą, że byli jeszcze tacy, którzy byli gotowi swoje życie oddać za Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego prawo. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.